Rektorze, koledzy samorządowcy, ale przede wszystkim szanowni państwo, drodzy studenci. Bardzo się cieszę, że udało nam się w Grudziądzu reaktywować Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale w zupełnie innym wydaniu, zdecydowanie szerszym, bowiem Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy to łączenie pokoleń. To nie tylko taki tradycyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale również w przyszłości Uniwersytet Młodzieżowy, Uniwersytet Dziecięcy. Wiem, że nie było łatwo, bowiem od początku mojej kadencji próbowaliśmy reaktywować Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale niestety niesprzyjające warunki, mówię tutaj o pandemii, te nasze plany zostały odłożone, ale dzięki zaangażowaniu zarówno pana profesora, za co dzisiaj bardzo dziękuję, zaangażowaniu też mojego zastępcy Szymona Grubina, wsparciu Rady Seniorów, wsparciu parlamentarzystów, udało się, także radnych, udało się powołać Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy. Wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne. Wiem, że cieszy się bardzo dużą popularnością, bowiem w ciągu dwóch dni przecież państwo zapełniły się listy, zgromadziliśmy ponad 40 uczestników, stworzyliśmy listę rezerwową, bowiem stwierdziliśmy, że wykłady mogą być otwarte dla wszystkich chętnych. Oczywiście kolejny nabór planujemy już w czerwcu, tak aby kolejna tura ruszyła w miesiącu wrześniu. Jak warto być aktywnym, to już kilkakrotnie to publicznie powtarzałem. Nie tak dawno w naszym mieście gościł był ambasador Stanów Zjednoczonych Ryszard Schnepp, który akurat tak się złożyło, że swoją wizytę w Grudziądzu miał w czasie, kiedy prezydent Biden był w Kijowie. I wszyscy się pytali naszego senatora, byłego ambasadora, jak to jest, że osoba, która ma ponad 80 lat, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, że jak na to reagują Amerykanie. Otóż ambasador powiedział takie, myślę, ciekawe stwierdzenie, że właśnie ten 80-letni pan jest bardzo aktywny. To nie jest taki Sleepy Joe, czyli śpiący Józek, tylko przywództwa właśnie Stanów Zjednoczonych, który planuje kandydować na kolejną kadencję, a więc jak ją by skończył, skończy 86 lat. I to jest też pewna inspiracja, że bardzo warto być aktywnym i co też padło na tym spotkaniu, że młodość sama w sobie nie jest wartością, że właśnie czerpanie doświadczeń, czerpanie wiedzy z pokolenia osób starszych jest też bardzo ważne. Stąd nasz projekt właśnie Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy jest takim projektem rozwojowym, gdzie zarówno państwo będziecie mogli się dzielić swoim doświadczeniem, wiedzą z młodszymi pokoleniami, ale także te młodsze pokolenia będą mogły was wiele nauczyć. Dlatego dziękuję za to, że dzisiaj jesteśmy razem, że możemy zainaugurować ten ciekawy projekt. Życzę miłych wykładów i miłego też spędzenia czasu. Dziękuję bardzo. Ale ze środka sceny, szanowny panie senatorze, panie prezydencie, państwo radni, panie profesorze. Szanowni państwo, można powiedzieć, udało się. Udało się, w końcu się zmaterializowało to, o czym od wielu lat mówiliśmy, o tym, o czym państwo nas informowali, o to, o co zabiegaliśmy wspólnie, żeby stworzyć pewien podmiot, który by zintegrował środowisko grudziąckich seniorów, po to, żeby mógł zaoferować
na bieżąco trwałe funkcjonowanie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego, warsztatowego właśnie dla Państwa. I otóż udało się. Można powiedzieć, że te lata rozmów, lata starań, lata tworzenia koncepcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w rozszerzonej formule ma miejsce właśnie dzisiaj. I mogę Państwu powiedzieć, że jesteście szczęściarzami. Ponieważ tak jak Pan Prezydent wspomniał, zainteresowanie tym, że właśnie Centrum Międzypokoleniowym było tak duże, że w parę dni osiągnęło jakby od razu pełne zainteresowanie Państwa, jest kolejka rezerwowa, co znaczy o tym, że taka aktywność w Grudziądzu jest właśnie potrzebna. Pamiętam te rozmowy kilka lat temu, żeby stworzyć właśnie takie miejsce, takie spektrum, żebyście Państwo mogli wykorzystywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, ale też się rozwijać. I uzupełniamy to właśnie dzisiaj tym, że do pomocy docelowo będziecie Państwo mieli i młodzież, i dzieci. Bo nie ma nic wspaniałego jak mentoring, wzajemna integracja i wzajemne uczenie się, jeden od drugiego. A zapewnić to Państwo mogą właśnie wspaniali wykładowcy, doświadczeni ludzie ze wszystkich dziedzin życia. Medycyny, opieki społecznej, zdrowia, sportu, rekreacji, ale też będą warsztaty. A to Państwo będziecie te warsztaty kreować, bo macie tą odpowiednią wiedzę, praktykę i doświadczenie. Także z całego serca dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj w teatrze możemy zainaugurować Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, że docelowo to będzie wspaniała instytucja, która będzie Państwa rozwijać, młodzież rozwijać, integrować międzypokoleniowo. Liczę na to, że ramy Mariny, w której odbywać się będą zajęcia, a docelowo w Domu Korzeniewskich na rynku, będzie tętnił życiem, a Państwo to zagwarantujecie. Także wszystkiego dobrego i serdecznie Państwu gratuluję. Dziękuję. To jedno, co się nasuwa. Pięknie, żeśmy się postarzeli. Dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Pośle, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Rzeczywiście. Państwa wiedza, Państwa doświadczenie jest bezcenne. Ja już też jestem w tym wieku, kiedy postaram się być czasami z Wami i również swoją wiedzę, to może trochę inną, przekazać. Ale istotą tego centrum jest to, żebyśmy łącząc pokolenia, starali się przekazywać to wszystko, co doświadczyliśmy w naszym życiu. Ja wiem, jak pokolenie Państwa zostało doświadczone, jakie trudne czasy żeśmy wspólnie przeżywali. Młodzież nie wie tego, już nie pamięta, ale istotą trwania Polski, trwania międzypokoleniowego jest to, aby rzeczywiście naszą tożsamość, naszą kulturę, naszą wiedzę, doświadczenia przekazywać na kolejne pokolenia. Bo tak było zawsze. Z pokolenia na pokolenie miłość do ojczyzny była przekazywana poprzez kobiet. A w związku z tym, że zbliża się ten Dzień Kobiet, a tylko pod sercem kobiet rodzi się nowe życie, i to, drogie Panie, Wy od kołyski te wartości przekazujecie, bo życzę Wam z okazji tego dnia, aby on trwał cały rok, aby rzeczywiście Wasza praca była zawsze doceniana. Ja te kwiatki przekażę dla pierwszej Pani, która jest za mną dziś sytuowana jako pamięć dla Was wszystkich. Ale jeszcze raz pragnę serdecznie pogratulować Panu Prezydentowi tej inicjatywy, samorządowi miasta Grudziądza, bo nie byłoby tego bez ich wsparcia. Wierzę w to, że Państwo zagospodarujecie swój czas, ale również to centrum będzie żyło i będzie miało, tak jak przedmówcy mówili, duże zainteresowanie, z czego z całego serca Państwu życzę. Dziękuję bardzo.